naturalną rzeczą, która się też u mnie wydarzyła, było dzielenie się z olejkami, z innymi. Okazało się, że po prostu olejki są tak wspaniałe i rewelacyjne, że ja wręcz nie mogłam się cicho i trzymać je w szafie i udawać, że ich nie mam, bo ciągle ktoś potrzebował pomocy tak naprawdę. Jak macie serce otwarte na innych ludzi, oczy i uszy również, to zawsze jest ktoś, kto powie, nie wiem, Irena, kurczę, dziecko mi choruje, albo wiesz, właśnie się dowiedziałam, że moja mama coś tam jej dolega i tak dalej, i tak dalej. Ludzie często, przynajmniej mi, się zwierzają i no nie było opcji, żebym się tymi olejkami nie podzieliła z innymi. Później stwierdziłam, że tak naprawdę to jest świetny biznes i o tym, że to jest biznes, że można pracować w dotera, dowiedziałam się właściwie przez przypadek i zaczęłam drążyć ten temat i chciałam poznać plan kompensacyjny, jak mogę zarobić na tym, bo okazało się, że to moje dzielenie się z innymi ludźmi też jest dosyć kosztowne, rozlewanie próbek i w ogóle. I ja to robiłam naprawdę w ilościach niesamowitych i też nie miałam wtedy wiedzy dokładnie, jak to robić. I rzeczywiście dużo tych próbek rozdawałam, czasami trochę bez sensu, bo chciałam komuś dać po prostu pomarańcz, bo ładnie pachnie, nie myśląc o tych terapeutycznych zastosowaniach, więc no, stwierdziłam, że jeżeli chcę dalej to robić, a chciałam, to muszę się zainteresować budowaniem biznesu. No i tak to się u mnie też wydarzyło i możesz, Izuś, już dać następny slajd, bo ja powiem troszkę właśnie o mojej historii, jak ta radość dzielenia się właśnie zmieniła moje życie, dlaczego ja też zainteresowałam się pracą w dotera. Powiem wam tak, już prawie 5 lat mija od tego nieszczęsnego czasu, który mi się przytrafił w moim życiu, kiedy firma moja i mojego męża po prostu spłonęła i przez prawie pół roku właściwie nie mieliśmy z czego żyć, ponieważ to było jedyne źródło naszego dochodu. I ja byłam zdruzgotana. Nawet dzisiaj, jak o tym myślę, to po prostu cały mój świat się zawalił. Straciliśmy dochód główny, jedyny. Ja miałam wtedy małe dziecko i w krótkim czasie okazało się, że też jestem w ciąży. Więc wiecie, to nie było ciekawe, kiedy stracisz wszystko, nagle tu dziecko jeszcze się pojawia. Wcale się nie cieszyłam z tego powodu. Byłam zdruzgotana i tak sobie wymarzyłam wtedy taki antykryzysowy biznes, który nie spłonie, który, nie wiem, się nie utopi, który będzie antywszystko i który nie będzie zależał od żadnego budynku, tylko od ludzi. I będzie też takim moim drugim finansowym wsparciem. I ja to wszystko znalazłam w dotera. I zachęcam was, jeżeli szukacie dodatkowego zarobku, żeby też poświęcić trochę czasu, żeby się zainteresować tematem, bo naprawdę warto. Jedną z takich historii właśnie, jak to działa mniej więcej, jest historia budowania rurociągu i nasz system budowania biznesu też się nazywa PIPES, co znaczy właśnie rurociąg. A ta historia jest o człowieku, który pracował nosząc wiadra z wodą i codziennie nosił te wiadra z wodą do rzeki, z rzeki do miasteczka i sprzedawał tą wodę, zarabiając w ten sposób na swoje utrzymanie. I kiedy im więcej pracował, im więcej tych wiader nosił, tym większy miał dochód. Ale oczywiście ta praca miała też wady, ponieważ była bardzo męcząca i była uzależniona od jego pracy w momencie, kiedy nie mógł pracować, bo na przykład zachorował, to nie miał dochodu. Po wielu latach był już bardzo zmęczony noszeniem tych wiader i postanowił zacząć budować rurociąg. I po pracy, nosząc te wiadra wody, powolutku sobie budował ten kolejny strumień finansowy. I po pewnym czasie, bo wiadomo, nie zbudował tego rurociągu w jedną noc, tylko budował go przez kilka lat, z tego rurociągu później poleciała woda
dając mu tak naprawdę nieograniczone możliwości finansowe, ponieważ ludzie kupowali od niego tą wodę, a on nie musiał już nosić tych wiader. Także w ten sposób rzeczywiście też działa biznes Dotera, że na początku nosimy wiadra jeszcze w swojej pracy, później zaczynamy biznes Dotera. To jest biznes długofalowy, my go nie zbudujemy w jedną noc, nawet nie w kilka miesięcy, tylko rzeczywiście to ja tak za to się śmieję, że ja mam plan dwuletni albo nawet trzyletni na to. Także budujemy powolutku ten nasz strumień finansowy, ale jak zaczyna on przynosić dochód, zaczyna płynąć ten strumień finansowy nam, to jest niesamowite po prostu, ponieważ sobie zdajemy sprawę z tego, że nasza praca już nie jest uzależniona od czasu, jaki na nią poświęcimy. To jest, Iza kiedyś powiedziała, efekt kuli śnieżnej po prostu. Ta kulka leci już sama później i jest coraz większa. Oj, chyba jestem teraz hostem, słuchajcie. Zniknęła nam Iza. Ja poszukam tej prezentacji. Spróbuję udostępnić. Zawsze trzeba być, słuchajcie. Spodziewać się niespodziewanego. To jest moje motto życiowe. Poszukam tej prezentacji i ją odtworzę. Ogólnie praca w Dotera daje mi dużo radości. Jak się kocha ludzi i chce się im pomóc naprawdę z serca, a ja zawsze byłam blisko ludzi i zawsze chciałam im pomagać, to jest tak naturalna rzecz, że się nie da tego nie robić, powiem wam szczerze, przynajmniej ja nie umiem. Teraz absolutnie nie chciałabym, a nawet nie mogłabym z tego zrezygnować, ponieważ olejki bardzo wciągają. Poradzimy sobie. Dostałam wiadomość od Izy, że nie ma internetu. Ale to nic. Już udostępniam ekran. Czekajcie, mogę w ogóle ten ekran udostępnić? Nie jestem na swoim Zoomie, więc nie wiem, słuchajcie, ale teraz jestem hostem. Dobra, jakoś sobie poradzimy, nie trudno. Słuchajcie, będziemy improwizować. Ja mam takie szczęście, że po prostu zawsze coś się wydarzy. Okej. Opowiem wam też o Dotera, bo dla mnie to jest niesamowita firma, która powstała tak naprawdę z wielkiego marzenia o tym, żeby stworzyć najczystsze możliwe na świecie olejki. I tak naprawdę cena olejków, powiem wam, że to są, jeśli chodzi o jakość w porównaniu do ceny, to są tak naprawdę najtańsze olejki, jakie możecie kupić na rynku, ponieważ bardzo często olejki eteryczne są podrabiane i sami możemy to sprawdzić, czasami czuć po prostu jakiś obcy zapach benzyny, alkoholu czy innych rozpuszczalników, które są niestety bardzo często do olejków, właśnie są olejki podrabiane, a Dotera chciała stworzyć najlepszej jakości produkt i taki właśnie nam daje. Każda partia olejku jest testowana, przychodzi trzyetapowy szereg badań i Dotera jest firmą, która cieszy się największym zaufaniem swoich na rynku w ogóle, ma najlepsze olejki i są na to po prostu najlepiej przebadane i też używane są przez kliniki, szpitale na całym świecie. Teraz ja też byłam zaangażowana w akcję, która promowała właśnie używanie olejków i właśnie przez szpitale i kliniki. Olejki są pozyskiwane w sposób bardzo etyczny. Dotera bardzo dba o to, żeby ludzie, którzy produkują olejki, czyli plantatorzy i destylatorzy, byli naprawdę dobrze wynagradzani za swoją ciężką pracę. I również otrzymane są olejki z poszanowaniem przyrody, co oznacza to, że źródła odnawialne są wykorzystane. I na przykład też czytałam w National Geographic w zeszłym roku reportaż, który mówił o tym, że niestety drzewa boswelli, czyli
drzewa, z których pozyskiwana jest żywica do olejku kadzidlanego, są w dzisiejszych czasach po prostu, jak się pozyskuje ten olejek, te drzewa są bardzo mocno ponacinane i czasami ludzie z chciwości wręcz niszczą te drzewa, bo eksploatują je do granic możliwości, a do teraz, ponieważ te drzewa rosną dziko, drzewa, które pozyskuje olejki, dba o nie bardzo i uczy ludzi, żeby nie robić takich rzeczy, żeby pracować z poszanowaniem przyrody i żeby te źródła odnawialne nam służyły jak najdłużej. Pracują bezpośrednio z tymi ludźmi, z plantatorami i z dystylatorniami. Dytera też ma swoją dystylatornię Esetera i teraz nowa dystylatornia w Bari też powstaje, czyli bez żadnych pośredników. Ponad 120 krajów ma otwarty rynek, możemy też pracować międzynarodowo. Ja w swoim zespole mam już osoby z różnych krajów. Najwięcej osób mam z Wielkiej Brytanii, ale mam też z Danii, z Niemczech, z Holandii, także naprawdę z Hiszpanii, z Włoch, więc z Francji jeszcze. Także możemy, jeżeli mamy znajomych, możemy na całym świecie z nimi współpracować. Plan wynagrodzenia jest bardzo genialny i to jest najlepszy plan, jaki możecie poznać, jeśli chodzi o marketing sieciowy. I to, co wyróżnia Doterę, to jest wysoka retencja. Mamy ponad 60% lojalności klientów, co oznacza, że 60% ludzi, którzy zakładają konto i zaczynają kupować olejki, już zostają naszymi stałymi, lojalnymi klientami. Firma jest prywatna, co jest bardzo ważne z tego względu, że nie żadne jej akcje nie można kupić, czyli jakby stan, jaki mamy na świecie, nie wpływa na to, na jej stabilność. Założyciele Dutera to są niesamowici ludzie o bardzo szerokim doświadczeniu. Firma też jest niezadłużona i nie ma zewnętrznego finansowania. I co mnie też bardzo ujęło, to to, że Dutera w przeciągu 7 lat uzyskała obrót 1 miliarda dolarów, co jest porównywalne z sukcesem, jaki odniosła firma Apple. Więc to jest naprawdę stabilny i naprawdę dobry partner biznesowy. Może się zastanawiacie, co zrobić, żeby zarabiać, ile czasu potrzebuję w tygodniu, żeby zacząć tą pracę, czy to się dla mnie sprawdzi i co mogę zrobić, żeby zacząć. Także co robić, żeby zarabiać? Najważniejsze to jest po prostu dzielić się olejkami. Tak jak zrobiliśmy to teraz, że zrobiliśmy akcję próbkową, akcję testowania olejków, ale też można po prostu iść do naszego znajomego czy osoby, z którą chcemy współpracować, pokazać mu ten produkt, dać próbki olejku do wypróbowania. Też nauczamy o tym, jak stosować olejki eteryczne, jak ich używać i jak się nimi cieszyć, jaką mają moc i jakie są niesamowite. Nauczanie jest bardzo ważne, też o bezpieczeństwie stosowania olejków. Kolejnym krokiem jest po prostu zachęcenie ludzi do zakładania sobie zniżkowych kont, ponieważ wtedy mają też olejki taniej i są bardziej zadowoleni, stają się naszymi lojalnymi klientami. I chyba najważniejsze z tego wszystkiego jest potem wspieranie takich ludzi. I ja się zawsze śmieję do ludzi, z którymi ja współpracuję, do moich klientów, że zawsze mnie mają w pakiecie do olejków. I ja ich zawsze wspieram. Jeżeli mają pytania, to ja na te pytania zawsze odpowiadam i zawsze jestem z nimi. Tutaj Iza nam wyświetliła potencjał zarobkowy, jaki mamy w Dotera. I pewnie niewiele jeszcze zrozumiecie z tego wykresu, ale mamy rangi. Ja to zawsze nazywam awansami, tak awans w pracy. Jednym z pierwszych awansów jest taki, o którym właściwie marzymy, bo jest
menadżer, dyrektor, executive, potem jest elite, czyli jest taka pierwsza, poważniejsza ranga. I tutaj możecie zobaczyć w tym wykresie potencjał zarobkowy, ile zarabia się, tu jest podane w dolarach miesięcznie i jakie też rzeczy wpływają, jakie tutaj na nasz wpływ. Pierwszy ten fioletowy paseczek na dole to jest premia szybkiego startu, potem mamy kolejną premię, premię mocy 3, premię Unilever i ten pomarańczowy pasek to jest premia liderska. Ja więcej Wam powiem później o tych premiach, albo zapytajcie się osoby, która Was zaprosiła. Dzisiaj nie mamy za dużo czasu, żeby o tym mówić, ale jest naprawdę, są super, są te premie. Ile czasu muszę poświęcić na tą pracę? Także pracujemy tyle, ile możemy. Nie ma żadnego przymusu tak naprawdę. Jeżeli mamy jedną wolną godzinę w tygodniu, czy dwie wolne, trzy wolne godziny w tygodniu, to też możemy oczywiście pracować w Lutera, tylko wtedy staramy się tą godzinę, czy te dwie wykorzystać maksymalnie na maksa, jak ja to mówię. Ale żeby ta nasza praca też była taka, jak powiedzieć, widoczna od razu, żeby widzieć te nasze rezultaty, to zaleca się pracować 3 do 5 godzin tygodniowo, jeżeli naszym celem jest pokrycie kosztów olejków, czyli chcemy zarabiać około 150 dolarów, euro miesięcznie, żeby mieć olejki po prostu za darmo. Jeżeli chcemy uzupełnić swoje dochody, to 5 do 15 godzin tygodniowo jest zalecanym ilością czasu, którą poświęcamy na tą pracę. A jeżeli chcemy te dochody zastąpić, to jest 15 do 30 godzin tygodniowo, czyli takie trochę drugie pół etatu, ale naprawdę warto poświęcić ten czas. Tym bardziej, że praca w doktora to jest sama radość. I ja zawsze uczę moich liderów, że jeśli to, co robicie, nie przynosi Wam radości, to znaczy, że robicie coś źle. Spróbujcie jeszcze raz, żeby mieć z tego jak największą radość, satysfakcję. I czy to się dla mnie sprawdzi? To musicie sobie zadać pytanie, czy jesteście zafascynowani olejkami, czy one Was wciągnęły w ten świat magiczny, czy chcecie je mieć w swoim domu przede wszystkim? To jest bardzo ważne pytanie. Drugim bardzo ważnym pytaniem, czy lubisz ludzi? Czy jesteś otwarty, żeby dzielić się z tymi ludźmi olejkami? Czy lubisz pomagać? Też ja bym zapytała o to. I ostatnie pytanie, czy zechcesz nauczyć się systemu i wykonywać działania? Ponieważ praca bez systemu to jak jeżdżenie samochodem bez prawa jazdy. Niestety trzeba się pewnych reguł nauczyć i trzymać się ich, żeby ta nasza wydajność była większa. Jaki mamy następny krok? Jeśli masz już konto hurtowe, to możesz zamienić je na konto Wellness Advocate, ustawić sobie zamówienie lojalnościowe na 100 punktów i zacząć tą przygodę. Jeśli nie, wybierz zestaw, zadzwoń do swojego konsultanta, swojej konsultantki, wybierzcie razem ten zestaw, poproś o pomoc w rejestracji, o założeniu konta zniżkowego i ustaw sobie LRP. Poproś o pomoc. Jeżeli chcesz zarabiać, to my Ci w tym pomożemy. Dołączymy Ciebie do naszych szkoleń i do naszych grup. Oraz zacznij przygotowywać się do pracy. Zrób sobie listę osób, których chcesz pomóc. I zastanów się, jakie próbki do ich dolegliwości będą najbardziej odpowiednie i też je przygotuj. Ta praca przynosi naprawdę dużą satysfakcję i jest bardzo przyjemna, jest jak zabawa. I tutaj mamy też świetny cytat. Jedyną rzeczą, która podtrzymuje Ciebie do osiągnięcia celu, od którego chcesz, jest Twoja historyjka o tym, jak możesz tego nie osiągnąć, więc w skrócie tak mówiąc, tylko Ty jesteś swoim znakiem stop i tak naprawdę tylko jak puścisz te hamulce, które masz w głowie, to możesz osiągnąć wszystko.
Tutaj też taki krótki konsult wellnessowa konsultacja, żeby rozpocząć przygody z olejkami eterycznymi. Wypisz swoje 3 dolegliwości, a my znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do działania, wyjaśniłam kilka kwestii. Ta praca jest naprawdę bardzo wdzięczna. Jest moja córeczka przyszła do nas. Jest bardzo, daje dużo satysfakcji. Ludzie. Po smaruj się olejkiem, kochani. Ludzie, którzy przychodzą potem, są bardzo wdzięczni za tą możliwość. Poczekaj, kotku, zaraz ci dam olejek. Moja córka przyszła z bólem brzucha, więc muszę już się z Wami żegnać, ale dziękuję za uwagę bardzo i zachęcam Was do spróbowania swoich sił. Teraz też jest chyba najlepszy moment, bo Dotera przeżywa eksplozję wręcz, eksplozję popularności. Dziękuję za uwagę. Idę nasmarować córeczkę olejkiem. Dziękujemy, Irenko. I życzymy córeczce zdrowia. Moi drodzy, to jest prezentacja, którą dla Was przygotowaliśmy. Jak widzicie, dzielenie się z olejkami nie jest takie trudne. Ważne, żebyśmy mieli swoje własne doświadczenie, a to już macie. I po prostu, żebyście no, dzielili się tą informacją, tak? Dzielili się, bo my to traktujemy troszeczkę jako misja dzielenia się takim sposobem dbania o swoje zdrowie i często mamy takie hasło przyjmij kontrolę nad swoim zdrowiem. Tak naprawdę możecie mieć zdrowie swoje w zasięgu ręki właśnie dzięki olejkom, właśnie ze względu na to, że są one czyste, że mają swoją moc i że można pomagać i sobie i wielu osobom właśnie w tej pracy. I ja nie wiem, czy Wam wspominałam, ale byłam przez kilkanaście lat, pracowałam w takiej quasi-korporacji jako specjalista do spraw finansowych. Finansami się zajmowałam, a od kiedy poznałam olejki, to zaczęłam wprowadzać je w życie i potem już 2 lata temu zrezygnowałam z pracy zawodowej, z tego mojego bycia finansistą na rzecz tego, żeby propagować olejki. I teraz tylko zajmuję się olejkami Dotera i bardzo lubię to robić i czasami za dużo nawet trochę pracuję, ale moja rodzina wie, że po prostu robię coś fajnego, coś dobrego, coś, co mi sprawia przyjemność i wiele osób do mnie przychodzi i wiele osób mówi mi dziękuję, że poznałam olejki, nie wyobrażam sobie już teraz życia bez nich, olejki od razu mi pomogły w czymś tam i wiecie co, jest taka grupa na Facebooku inna, którą stworzyliśmy, bo ta, którą mieliśmy na potrzeby tego projektu, ona nie będzie już aktywna, znaczy będzie tam cały czas, można wracać po te informacje, które zamieszczaliśmy, ale nie będziemy tam zamieszczać nowych informacji, natomiast jest grupa, jest na to olejek i być może osoby, które Was zaprosiły, też mają jakieś swoje grupy edukacyjne, ale ta jest na to olejek, jest taką grupą, gdzie staramy się właśnie przedstawiać więcej takich informacji o olejkach, jakie używać, co z nimi dalej można robić. Tam często są pytania, a jaki olejek na taką dolegliwość, a jaki olejek na jakąś inną i tam od razu inni się angażują i pomagają, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo aktywna i użyteczna grupa. Jak również, jeśli ktoś właśnie chce się dzielić olejkami, to mamy ten system ustalony, uczymy się właśnie jak wprowadzić to do naszego codziennego życia od strony takiej trochę zawodowej. Więc oczywiście kontaktujcie się z Waszymi konsultantami, jak dalej zrobić, jakie są kolejne kroki. I czy macie teraz jakieś pytania, bo jeszcze mogę Wam tutaj chwilę czasu poświęcić, Wy też tutaj poświęcacie czas, więc skorzystajmy z tego. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę albo napiszcie, albo zadajcie tak na żywo.
Albo w wiadomościach prywatnych też bardzo chętnie będziemy odpowiadać na pytania. Dobrze, to ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. I będziemy z Wami w kontakcie, jeśli chodzi o przesłanie różnych nagród, które były w konkursach i oczywiście, jeśli będziecie mieli bieżące pytania. Życzę Wam miłego wieczoru. Dziękuję jeszcze raz za uczestnictwo w tym tygodniu i za Waszą cierpliwość i za Wasze dobry nastrój, dobrą energię. Do zobaczenia. Ja też dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pa! Cześć Wam. Pa.